Merci, chers amis, de me permettre Bardzo dziękuję, de parler en français. że miałam okazję, mam okazję mówić po francusku. La Pologne est le pays Polska que jest le krajem, który znam najlepiej, zaraz po Francji. Jest to więc kraj, który jest mi drogi. Lubię też Warszawę. Alors, notre question aujourd'hui, c'est donc la question kwestia, o której dzisiaj będziemy mówić, to jest problem demokracji. Je vais m'en tenir à deux ou trois questions qui me paraissent les plus importantes. Zadam kilka pytań, kilka kwestii, które wydają mi się najistotniejsze, a mianowicie kwestia wolności. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z problemem. Druga kwestia to kwestia racjonalności. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego demokrację w jakiś sposób się obecnie podważa. Prawdą jest, że staraliśmy się stosować demokrację tak naprawdę wszędzie, ale to nie wszystko ustawiło, nie we wszystkim pomogło, ale wydawało się, że i w rodzinie, i w armii demokracja jest najlepszym sposobem na załatwianie spraw. Nie, to jest coś o wiele bardziej precyzyjnego. Dlaczego dzisiaj mamy tak zwane demokracje nieliberalne? Oto pytanie, na które postaram się postawić. Czy technokracja, rządzenie, governance brukselskie. Czy to są takie kroki, które wzmacniają demokrację, czy przeszkadzają demokracji? Przypominam na początek, że przed oświeceniem, XVIII wiek, XIX wiek, w Europie nie było demokracji. Demokracja jest czymś niedawnym. Nie mówię o demokracjach greckich, bo tam mamy do czynienia z czymś innym. Mówię o demokracji, która przynależy do XVIII-XIX wieku. Mieliśmy do czynienia wtedy z szokiem kulturowym. Jest on opisany w tym niezwykłym dziele o demokracji w Ameryce Tocqueville'a w 1835 roku. W XX wieku, w okresie międzywojennym, 35-40 rok, demokracje parlamentarne były silnie krytykowane jako skorumpowane i kruche. Wówczas Europejczycy powiedzieli siebie, demokracja nie działa, musimy prowadzić dobre dyktatury. I wówczas ustroje autokratyczne zaczynają się rozwijać. Franco jest faszystą, a Salazar jest korporatystą. To nie są te same ustroje. Są to w każdym razie formy dyktatury. Szybko zdamy sobie sprawę, że nie ma czegoś takiego jak dobra dyktatura. To nie istnieje. Również w tym momencie słowo demokracja nie jest precyzyjne. Jak to się dzieje? Demokraci mówią, komunistyczni mówią o demokracji ludowej. Nie chodzi tutaj o demokrację. Innymi słowy, wszystkie te faszyzm, korporatyzm, totalitaryzm pozostawiły po sobie katastrofę, katastroficzne skutki. I wreszcie w drugiej połowie XX wieku, po upadku muru berlińskiego, rozwija się zapał demokratyczny, niewiarygodny. W latach 1990-2000 Europejczycy wyobrażają sobie, że demokracja to jest ostatni możliwy ustrój i już nie będzie żadnych innych. Mówił o tym Fukuyama w końcu historii. Demokracja oznacza koniec historii. Wszystkie kraje do nas dołączą, wszystkie staną się demokratyczne. Demokracje będą miały, będą w Egipcie, w Tunezji, wszędzie. Oczywiście bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że jest to mit, jest to
marzenie europejskie. Na początku XX wieku, na przełomie wieku XX i XXI, demokrację znowu się odrzuca. Mają to odrzucenie ma charakter jeszcze bardziej gwałtowny, bardziej poważny niż to, które miało miejsce w latach 30. wiek temu. W latach 30. krytykowano demokrację, ponieważ była skorumpowana, była zepsuta. Przypominacie sobie może wszystkie te skandale, które miały miejsce w tamtych czasach. Ale dzisiaj problemy są o wiele bardziej głębokie i myślę, że o wiele bardziej również niepokojące. Ponieważ mówimy tutaj o problemach strukturalnych. La démocratie est dévoyée. J'ai parlé des démocraties populaires. Imaginez que dans les années 70, mówimy o demokracjach ludowych, które nie były prawdziwą demokracją. Kiedy studiowałam na Sciences Po, więc nauki polityczne w Paryżu, mówiono nam o dwóch typach demokracji. O demokracji we Francji i w ZSRR. Super, prawda? Prosta sprawa. Pour dénaturer un régime, il n'y a pas mieux. Aby zniekształcić ustrój, to właśnie najlepsza droga była. Nie można rozwiązać problemów demokratycznych w taki sposób, że wprowadza się więcej i więcej demokracji. To tak nie działa. Ludzie, którzy nie są zadowoleni z Unii Europejskiej, mówią, trzeba więcej jeszcze Unii, jeszcze więcej Unii. Nie, to tak nie działa. Wszystko musi być w harmonii, w równowadze. Jeżeli demokracja nie działa, to dlatego, że trzeba więcej demokracji, na przykład w armii, w wojsku. Na przykład w Grecji tak było i wtedy przegrywano wszystkie wojny. To tak nie działa. Starano się z demokracji zrobić ideologię. Na przykład Václav Havel, wybitny intelektualista, w październiku 1992 roku, kiedy przejął władzę, mówił, że źle zrozumiał, czym jest demokracja, ponieważ nie zrozumiał, że demokracja jest niedoskonałym ustrojem. Mówił, że trudno mu przyznać, że demokracja jest procesem, który nie ma końca. Trochę jak historia przez duże H, nigdy nie jest zakończona, nigdy nie jest dokończona. I mówi tak, że stwierdziłem z przerażeniem, ogólnie rzecz biorąc, trudno było mi się pogodzić z myślą, że polityka jest niekończącym się procesem, jak historia. Procesem, który nigdy nie pozwala powiedzieć, że coś jest zakończone, skończyło się. Chciałem pchnąć historię do przodu, tak jak dziecko ciągnie roślinę, aby szybciej rosła. Czyli było tak, jakby ideologiczne struktury XX wieku pozostawiły demokrację jej własną formą. To bardzo szkodzi temu ustrojowi. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że żaden ustrój nie jest wieczny. Dante, wielki Dante, uważał, że monarchia jest nieśmiertelna. W jego czasach można było tak myśleć, ale my nie możemy tak sądzić. Demokracja jest ustrojem politycznym, systemem, który jest równie śmiertelny jak wszystkie inne. Mówimy, że jeśli zależy nam na tym ustroju, to trzeba go uratować. Ja uważam, że należy zdać sobie przede wszystkim sprawę z tego i tutaj dochodzę do zagadnienia wolności, że demokracja jest kulturą. W latach 90. w epoce Fukuyamy uważano, że demokracja jest narzędziem. Można ją porównać do narzędzia. To jest jak, no nie wiem, klucz francuski, a po francusku klucz angielski. Narzędzie, które można pożyczyć komuś i powiedzieć, o, użyj tego, a później mi oddasz. To tak nie działa. Demokracja nie jest narzędziem. Demokracja jest kulturą. Jeśli nie mamy kultury wolności, nie możemy wprowadzić
demokracji. I dlatego rewolucje kolorowe nie zadziałały, dlatego że usiłowano wprowadzić demokrację wśród ludów, które nie wiedziały, czym jest wolność. Inaczej mówiąc, mamy do czynienia z formą liberalizmu, jakby liberalizm konstytucyjny jest warunkiem uprzednim w stosunku do demokracji, czyli kraj demokratyczny to jest kraj liberalizmu konstytucyjnego. Obecnie wielka, znaczna część krajów na świecie, które w tej chwili są jak gdyby krajami zmierzającymi ku demokracji, są to tak zwane demokracje nieliberalne. Nawet na Zachodzie, w strefie wpływów Zachodu, są demokracje nieliberalne, które się rozwijają czy mnożą, na przykład Viktora Orbana czy poprzedniego ustroju, jakby poprzedniego rządu w Polsce. Tak to, jak to wyjaśnić? Należy to tłumaczyć poprzez kwestię granic wolności. Oczywiście można o tym dyskutować, ale wydaje mi się, że demokracje nieliberalne, bo tak się je nazywa, rozwijają się dlatego, że populacje, ludy, narody uważają, że wolność powinna mieć granice, jakieś ściślejsze granice. Ja mówię o zdaniu rewolucjonisty francuskiego. To jest zdanie, którego się uczymy we Francji. Wszystkie dzieci się uczą, 6-letnie dzieci na pamięć w szkole, jak katechizm. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych. Inaczej mówiąc, totalna wolność kończy się, bo nie należy przeszkadzać innym. Tak jakby wolność była takim ruchem, dążeniem, którym go nie sposób zatrzymać. Czyli duch może jak gdyby rozwijać się swobodnie, dopóki nie natrafi na drugiego ducha, drugą swobodę, drugą wolność. Victor Hugo mówił w Hernanim, jego bohater mówi: ja siłą, która nie wie, w co sama uderza. Uważam, że moja wolność nie kończy się tam, gdzie się w miejscu, w którym zderza się z wolnością drugiego człowieka. Uważam, że raczej wiąże się ona z pojęciem odpowiedzialności. Ja powiem, że początek, próg wyjścia zależy od tego, że wolność człowieka, mężczyzny, kobiety, istoty ludzkiej nie jest czymś, co może się rozwijać jakby bez granic, bez końca. Czyli musi istnieć w nas pojęcie granicy. Jesteśmy wolni, w naszych kulturach jesteśmy wolni. Wobec tego powinniśmy nadawać sobie nasze własne granice. Mogę powołać się na przykład na Sołżenicyna, który mówił o samoograniczaniu wolności. Nie mówił, że jest nieograniczona, mówił, że jest samoograniczona. W tym miejscu rodzą się, powstają demokracje, które nakładają granice na wolności. Uważam, że to jest podstawa. I jak gdyby podważanie demokracji idzie nawet dalej, dlatego że współczesna demokracja, która uważa, że wolność może się rozwijać aż do momentu, kiedy nie przeszkadza się drugiemu, wprowadza inne limity, inne granice, kiedyś nieistniejące, na przykład granice dotyczące zdrowia czy bezpieczeństwa jednostek. W tej chwili nawet dziecko 10-letnie musi mieć kask na głowie, prawda? Kiedyś tego nie było. Czy weźmy ochronę klimatu, ochronę przyrody? Populizmy czy demokracje nieliberalne uważają, że granice
że granice wolności są jakby źle ustawione, postawione w niewłaściwym miejscu. Jest mnóstwo tekstów amerykańskich, ciekawych, często też zabawnych na ten temat. Ale sprawa jest jednak poważna, ponieważ różnica w widzeniu tych rzeczy, różnica między tym, czy moja wolność idzie tak daleko, jak chcę, dopóki nie zderzy z drugą, czy kwestia samoograniczania, są jakby społecznie ustalone, zamocowane. To znaczy elity uważają, że wolność nie ma granic, natomiast jakby lud uważa, że należy się samoograniczać. To oczywiście prowadzi do walk politycznych podobnych do walk klasowych. Każda walka klas jest czymś upiornym, moim zdaniem. Kiedy głosowanie ludu, prawda, nie odpowiada temu, czego chce elita, wówczas elita jest wściekła. Mówi, to jest nienormalne. Lud źle zagłosował. Na przykład słyszeliśmy, że należałoby ponownie poddać pod głosowanie Brexit. Kiedy niektóre kantony szwajcarskie przegłosowały zakaz minaretów, Daniel Cohn-Bendit uważał, trzeba, żeby ci Szwajcarzy zagłosowali ponownie. Mówię o tym, żeby pokazać, że ostatecznie to zawsze po jednej stronie, określonej stronie, trafiamy na określoną wizję wolności. I wykładniczy rozwój demokracji zwanych nieliberalnymi wyraża jakby nowe zjawisko, które można nazwać wojną bogów. Jest to jakby walka modernistów i antymodernistów. To znaczy, to antymoderniści nie są przeciwko jak gdyby, rozwojowi, ale uważają, że sprawy poszły za daleko. Totalne reformy społeczne, totalne otwarcie granic, totalna swoboda przemieszczania się. Że to poszło za daleko. Dlatego wybierają wtedy rządy, które chcą te wolności ograniczać. Jak Viktor Orban, który mówi, że na przykład małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Czyli jakby populacja, ludzie jak gdyby uważają, że pewne rzeczy idą za daleko i należy je ograniczyć. Pierwsza rzecz, trzeba powiedzieć, to trzeba wiedzieć, gdzie należy, gdzie wolność ma się zatrzymać i czy w ogóle trzeba ją zatrzymywać, a jeśli trzeba ją zatrzymywać, to gdzie? To jest bardzo ważne pytanie, bo tak naprawdę już nie mamy hamulców moralnych. W takim razie w zasadzie wszystko jest możliwe. To nie jest dzisiejszy temat, ale wspomnę tylko krótko o tym, że w krajach kultury judeo-chrześcijańskiej, tylko w tych krajach religia jakby dyktuje moralność, wiąże się z moralnością. A w krajach nazywanych nie pejoratywnie, ale pogańskimi, czyli we wszystkich innych krajach, to państwo narzuca moralność. Z jednej strony jest religia, kapłani, kapłanki. Może państwo zauważyli, że w tej chwili, to we Francji jest rzecz oczywista, że w tej chwili doszliśmy do etapu, na którym to państwo wyznacza moralność. Uczy moralności. Na przykład mamy projekt ustawy o eutanazji i jak gdyby to parlamentarzyści decydują o tym, co jest dozwolone, co nie. Tu religia nie ma już nic do powiedzenia, czyli no, to powiedziałam o tym w nawiasie. Więc drugi punkt, który wydaje mi się bardzo ważny, żeby spróbować zrozumieć trudności demokracji czy katastrofę demokracji, to sprawa racjonalności.
czy racjonalizacji. Przeżyliśmy, powiedzmy, 50-lecie racjonalizacji i technicyzacji świata. Tak wygląda ostatnie 50 lat. No weźmy ChatGPT, ale przed GPT były już inne rzeczy, czyli racjonalizacja, która stała się czymś oczywistym. Jednocześnie to jest połączone, jakkolwiek jest to coś innego, wielkie pragnienie pokoju. Pragnienie pokoju jest widoczne, jest oczywiście w jakiś sposób podważone od kiedy w Ukrainie trwa wojna, ale ma to pragnienie swoje powiązania z racjonalnością czy chęcią racjonalizacji. Ludzie, na przykład Francuzi, są przekonani, moim zdaniem błędnie, że to przekonania religijne są źródłem wojen. Uważam, że to nieprawda, bo mieliśmy w XX wieku potworne wojny, z których źródeł nie było religii. Hitleryzm był pogański, czy sowietyzm był ateistyczny. W każdym razie to właśnie wyjaśnia powodzenie pragmatyzmu politycznego. Przekonania jak gdyby religijne czy przekonania w ogóle są pogardzane, są w pogardzie, ponieważ uważa się, że właśnie przekonania religijne przynoszą wojnę. To prowadzi do czegoś, co można właśnie nazwać pragmatyzmem. To jest jak gdyby podejście chińskie. No bo na przykład filozofia chińska jest właśnie filozofią głęboko pragmatyczną. Zgodnie z nią rząd ma robić tak, żeby wszystko działało. Ja odpowiadam, żeby działało, ale dokąd to ma prowadzić? No słyszymy odpowiedź na takie pytanie tam, dokąd wszyscy chcą iść, czyli ku lepszemu życiu, komfortowi materialnemu, w stronę poszanowania tradycji, może mitów, zwyczajów. We Francji na przykład mamy mit, no bardzo głęboko zakorzeniony, bardzo ważny mit, którym jest wolność. Jesteśmy krajem wolnościowym. Jest to mit, ale jest to ważne, no, mity są czymś ważnym. To nie byle co. Czyli możliwie najlepsze życie pod względem materialnym, czyli politykę ustala się jakby wokół racjonalizacji, racjonalności. I w takich warunkach demokracja staje się technokracją. Polityka nie polega już na zderzaniu się różnych przekonań, na przykład lewicy z prawicą, liberałów z socjalistami. Nie. Najważniejszy jest konsensus. Konsensus, który ma prowadzić do możliwie najlepszego pod względem komfortu, pod względem materialnym życia. Oczywiście mówi się, że polityka demokratyczna jest dyskusją i nawet konflikty, no, próbuje się, żeby te konflikty nie były gwałtowne, ale mamy tu do czynienia jakby z akceptacją pojęcia konfliktu. Zgadzamy się na to, żeby się nie zgadzać, żeby dyskutować. I to właśnie prowadzi do zderzania się lewicy i prawicy, czy liberałów i socjalistów, czyli jest to akceptacja pluralizmu głosów. W przeciwnym razie konflikt znika, nie może być już konfliktu. No słyszeli Państwo już zapewne wiele razy, nie ma już lewicy i prawicy. Mnóstwo ludzi tak mówi. Czyli nastąpiła jakby epoka konsensusu. Cały czas dąży się do konsensusu. Tak jakby konsensus był nową formą demokracji. Ale konsensus to nie jest forma demokracji. Konsensus równa się palabra, dyskusja, bardzo stare formy jakby dyskusji, omawiania
wśród jakiejś spraw, wśród jakiejś wspólnoty. Społeczeństwa zachodnie, które mają słabe przekonania religijne i praktycznie nieistniejące, nie istnieją wśród nich ideologie, bo jakby nastąpił zmierzch ideologii. Więc żyjemy w świecie, który stał się immanentny. Ludzie nie mają już jakichś określonych oczekiwań wobec przyszłości. Nie ma, już nie wierzą ani w komunizm, ani w pseudokomunizm, ani w nic innego. I tworzą się w ten sposób te społeczeństwa, jednocześnie są bardzo przywiązane do komfortu, do dóbr materialnych i no bo kiedy już nie masz religii, no zakochujesz się w fotelu, w kanapie. To normalne. Więc wszelkie kłótnie są kłótniami na temat interesów, a nie przekonań, nie wiary. I to wszystko zmienia. Czyli Mamy interesy, to możemy dojść, szukać kompromisu. Na przykład, podam przykład. Przez stulecia toczyły się kłótnie między filiokwę i ludzie się kłócili o materializm dialektyczny. Były wojny o filiokwę, ale w sprawach komfortu materialnego, no można zawsze się jakoś porozumieć. Można właśnie dojść do konsensusu, czyli nie ma już potrzeby debaty czy kłótni. Społeczeństwa nie mają już bardzo wyraźnych przekonań religijnych i po prostu szukają komfortu w postaci pokoju. Pokój jest komfortem. Nie wiem, czy wieczny pokój Kanta potrwa długo. Przed chwilą mówiłam o tym, że dwa tygodnie temu byłam w Wilnie. Wiedzą Państwo o tym, że teraz obchodzimy 300. rocznicę urodzin Kanta. Litwini troszkę jakby przyznają się do Kanta. Walczą o to, żeby uznać. No i tak powiedział, słyszałam takie powiedzenie, drony nade mną, prawo moralne we mnie. Więc no, to bardzo ciekawe, prawda? Wracam do konsensusu. Społeczeństwa szukają komfortu i pokoju, to na pewno nie potrwa wiecznie. Konsensus, tak ceniony na przykład w Europie, wyraża ideę, wyraża przekonanie, że dobro wspólne nie pochodzi, nie wiąże się, nie zależy od jakiejś prawdy czy pewności, że jest, wynika on raczej z chwilowych, pragmatycznych decyzji. I jeśli powiedzmy jakaś grupa, całość tej grupy się zgadza, wszyscy w tej grupie się zgadzają, to znaczy, że decyzja, którą ta grupa podejmuje, jest dobra. Więc w sytuacjach trudnych trzeba załatwiać jakąś sprawę, jakoś sobie z tym poradzić. Jakoś przy sprawach filiokwe, prawda, konfesyjnych, nie można było się jakoś tam porozumieć. Natomiast właśnie w sprawach komfortu materialnego można. W tej sytuacji, w systemie właśnie gadania, palabry, dochodzimy do konsensusu. Ta idea bardzo jest silnie reprezentowana w Brukseli. Jest ona oznaką wyczerpania demokracji. Tocqueville, który właściwie wszystko przewidział. A to był naprawdę prorok, niesamowity. Tocqueville przewidział ogólną relatywizację wolności i opinii na. Dlaczego?
Dlatego, że ponieważ jestem równy każdemu, mojemu sąsiadowi, ty jesteś równy, ty i ty, to dlaczego moja opinia miałaby mieć większą wartość niż opinia sąsiada? Czyli dlaczego twoja opinia miała być lepsza niż moja? To nie ma sensu. Wszystkie opinie są równie dobre, bo przecież jesteśmy równi. I tak będzie. Ten nowy rodzaj zarządzania nazywa się, właśnie ma nowe imię, governance. Oczywiście gouvernance to stare słowo o starych korzeniach, ale nadaje mu się nowy sens i wstawia się to słowo w miejsce rządu. Czyli gouvernement. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Więc jeśli działamy na zasadach governance, to wymazujemy konflikty, ponieważ wychodzimy z założenia, że ludzie nie mają już przekonań czy wiary, mają tylko interesy. Tak oto, governance, wbrew temu co słyszymy, nie jest czymś, co jest poza demokracją, tylko jakby pod demokracją, poniżej demokracji. Niektórzy mogą mówić, że to jest utopia, ale jest to przede wszystkim właśnie krokiem wstecz w stosunku do zachodnich, jak gdyby zachodniego rozwoju, zachodnich podbojów. Przynajmniej ja tak uważam. Governance to jest sposób rządzenia proceduralnego poprzez procedury, polega na troszczeniu się wyłącznie o zarządzanie, o rzeczy pragmatyczne, o zarządzania technicznego. Wiąże się to również z supremacją nauki. I w tym świecie nie ma już konfliktów ani kłótni. Można tu cytować mnóstwo przykładów, podam dwa. Na przykład, wychodzimy z pandemii, prawda? Wszyscy przeżyliśmy tę pandemię. I padały głosy naukowców, trzeba się szczepić. I wobec tego głosu, opinii naukowców, nikt już, jak gdyby wszystkim innym zabrano mikrofon. Nikt nie mógł się już wypowiedzieć, bo przemówiła nauka. Oczywiście można dyskutować, bo zdarzali się też po prostu szaleni naukowcy, którzy mówili głupoty. Ale jeśli zasadniczo i w momencie, kiedy nauka się wypowiedziała, nie można było z tym dyskutować. Weźmy klimat, kwestię klimatu. Mnie to bardzo uderzyło. Państwo znają założenia dyskursu tej wioski, prawda, duńskiej. W każdym razie, w momencie, kiedy ktoś odważy się powiedzieć, że coś, co ktoś twierdzi, jak gdyby jest, to jest nieprawda, i odbiera mu się głos. Mam kolegów w akademii, mam dwóch kolegów w akademii nauk, którzy mówią, że czasem nie ma racji. To znaczy, odbiera im się mikrofon, odbiera im się głos. Co to znaczy? To znaczy, że mamy do czynienia z dyskursem, który mówi, że jest racjonalny, naukowy i jedyny prawdziwy. I tak naprawdę to jest dyskurs. Religijny, ale prawdziwa nauka pozwala przecież oponentowi mówić i dyskutować. Dlatego uważam, że w tej chwili z kwestią racjonalizacji, zagadnieniem racjonalizacji, wracamy jakby do czasów platońskich, to znaczy do postawy platońskiej jako opozycji do postawy arystotelesowskiej. Arystoteles był uczniem Platona, sofistą, był sierotą. Platon miał taką teorię polityczną, którą można było wcześniej nazwać związaną z despotyzmem, ale to było związane z etymologią tego słowa, a więc ten, kto jest kompetentny. Inni nie mogą nic powiedzieć. Platon żył w epoce demokratycznej, więc miał powody, aby być
też przeciwny demokracji. Mówił, dajcie władzę temu, kto wie i wszystko będzie dobrze. Arystoteles, jego dużo młodszy uczeń, kiedy zaczął pisać, miał odwagę, ponieważ był w pewien sposób impertynencki, napisać rozdział swojej książki. Wydaje mi się, że to był drugi czy czwarty rozdział, który nazywa się Przeciwko komunizmowi Platona. Oczywiście nie chodziło o komunizm tak, jak to dzisiaj rozumiemy. Nie ma kogoś takiego, kto wie. Każdy ma zdrowy rozsądek i każdy może się wypowiadać. Dlatego demokracja jest dobra. To była pierwsza teoria demokratyczna naszej historii. Natomiast doświadczyliśmy od czasów Tocqueville'a demokracji w Ameryce. Doświadczyliśmy i żyliśmy zgodnie z teorią Arystotelesa. A dzisiaj teorie Unii Europejskiej zbliżają nas do Platona. A więc ten, kto wie, jest ważny. To oczywiście bardzo wiele zmienia, ponieważ teoria Platona jest to teoria, która buduje rządy autokratyczne. Ci, którzy odziedziczyli po Platonie myśl na przykład Bonat, Lenin, Mussolini. Oczywiście Platończycy są wściekli, kiedy tak się to porównuje. Ja oczywiście też lubię Platona, ale jeżeli byśmy mieli się powołać na tych, którzy odziedziczyli filozofię po Arystotelesie, byłby to Benjamin Constant, Tocqueville czy Remoiron. Na pewno także wielu innych. Ten powrót platonizmu jest typowy dla Zachodu. To wraca trochę tak jak stary nauk, nawraca, ponieważ zaufanie w zdrowy rozsądek ludu to jest właśnie demokracja. To nie jest jednak coś naturalnego. Elity mówią, czy będą wiedzieć, czy nie powiedzą jakichś głupstw. Chesterton, ten, który najlepiej opisał teorię demokracji zorganizowanej przez zdrowy rozsądek ludu, mówił, że każdy jest zdolny, każdy, nawet niewykształcona osoba, nie potrafiająca czytać, może zdecydować, podjąć decyzję w sprawie istotnej. Każda osoba, nawet niewykształcona, może wiedzieć, czy należy rozpocząć wojnę, czy należy raczej kolaborować, czy trzeba wyjść za mąż, jak wychować dzieci, czy jak wydmuchać nos, czy innymi słowy. Wszystkie te rzeczy ważne, każdy może zrobić je po swojemu i dlatego demokracja jest czymś dobrym. Dzisiaj to zaufanie w zdrowy rozsądek ludu, ludzi, powoli zanika. Widzimy, że rozwija się pogarda dla tych, którzy nie są wykształceni, którzy mają niższy status. Myślę, że trzeba z tym walczyć, ponieważ to właśnie może sprawić, że demokracja nie będzie się miała dobrze. Należy zawsze pamiętać o tym, że współczesna demokracja, która, przypominam, narodziła się w stanie embrionalnym w klasztorach w VI wieku we Włoszech. Były to klasztory benedyktyńskie. Istnieje bardzo piękny tekst na ten temat. Demokracja współczesna opiera się na zaufaniu w stosunku do oceniania innych osób, niezależnie od tego, jakie są. Nie znaczy to, że wszyscy mają zawsze dobrą ocenę, dobrze oceniają. Każdy z nas może się pomylić, ale zdrowy rozsądek ludu ma, jest duża szansa, że mniej się pomyli niż głos nielicznych, bardzo wykształconych osób. Totalizm, z którego wychodzimy, była taka sytuacja, że ci, którzy mieli się pod koniec lat 30. zapisać do partii nazistowskiej, mogły to być elity i też niższe klasy. Kiedy studiowałam we Francji
intelektualiści marksistowscy, a było to około 95 intelektualistów. Czułam się wtedy osamotniona. W pewnym momencie francuski lud, prosty lud, głosował. Więc głosował inaczej, więc ktoś się pomylił. To marksiści się pomylili, to elity się pomyliły. Więc można wyobrazić sobie, że to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy inteligentni, czy mamy wiele dyplomów, to nasz osąd jest słuszniejszy. To nie działa w ten sposób. Niemniej jednak elitom trudno jest zaakceptować ten zdrowy rozsądek ludu. A demokracja to jest właśnie przyjęcie tego, że lud ma swój rozsądek. Mamy do czynienia ze światem, który się waha, który jest przypadkowy, niepewny. Decyzja demokratyczna to jest dokładne zaprzeczenie nauce. Dlatego racjonalność, którą widzimy dzisiaj, jest czymś dobrym. Jest czymś złym. Mówiliśmy u Platona o autokracie oświeconym. Ta myśl idzie dalej w stronę there is no alternative. Tina, nie ma alternatywy. To ja wiem, albo to on wie i proszę to właśnie zrobić. Nie ma alternatywy. Problemem jest taki, że obiektywna, naukowa, polityczna decyzja nie istnieje, ponieważ polityka ma swoje korzenie w człowieku, a człowiek jest zawsze czymś złożonym. Polityka nie jest nauką, polityka jest sztuką. Myślę, że technokracja myli się co do siebie, kiedy myśli, że może zastąpić politykę. Technokracja współczesna, ta, która nas wszystkich dotyczy, która nami rządzi, służy pewnej wizji świata, którą nazwałabym liberalno-libertariańska. Można o tym oczywiście dyskutować. Istnieje za tym pewna wizja świata. Nie ma słów politycznych, które są całkowicie naukowe, całkowicie neutralne. To nie istnieje. Oczywiście rozprzestrzenianie się tej wizji świata elit, tego świata, który jest liberalno-libertariański, kosmopolityczny, bazujący na nauce, powoduje to coraz bardziej silne reakcje, wręcz gwałtowne reakcje, które nazywamy właśnie populizmem. Tutaj spotykają się po pierwsze słowa. Nie wydaje mi się, żeby można było ograniczyć problem demokratyczny. Tutaj musiałabym podsumować. Wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz, więc to, co jest fantastyczne, wyjątkowe, i będę już powoli zbliżać się do końca, że to, co nazywamy populizmem, czymś nieliberalnym, to nie jest wiarygodna alternatywa. Kiedy przyjdą do władzy, to właściwie jest koniec świata. A dlaczego tak ktoś myśli? Dlatego, że reprezentuje pewne wycofanie, pewne spojrzenie z dystansu historycznego. Oznacza postęp oznacza coraz więcej wolności. Nie udaje nam się osiągnąć wizji, takiej grzecznej wizji świata, ale mamy do czynienia z taką tlącą się wojną. Czytałam książkę amerykańskiego autora Degara o amerykańskiej wojnie cywilnej. Jest film, który nazywa się Civil War, który opowiada właśnie o wojnie cywilnej w Ameryce. I pokazuje właśnie walkę pomiędzy Bidenem i Trumpem.
Il ne peut pas y avoir de débat courtois. Nous sommes tout de suite en situation de guerre. Więc jesteśmy w sytuacji wojny. Jeżeli patrzę na mój kraj, kraj, który znam oczywiście najlepiej, niezwykle jest obserwować dyskurs w mediach. Widzimy, że partia tak zwana populistyczna jest coraz mniej popularna w sondażach. I komentarz do tego jest, udało się ograniczyć szkody, czyli obiektywnie. Podobno, obiektywnie jest powiedzieć właśnie o tym, że ograniczyliśmy szkody, a więc o szkodnikach, populistach szkodnikach. Emmanuel Macron też mówił o, komentował to, mówił o populistycznym prądzie. A kiedy nadajesz swoim przeciwnikom nazwę zwierząt lub chorób, to dlatego, że są oni wrogami. Nie wiem, jak można to nazwać, ale mamy do czynienia z pogardą, z nienawiścią, która urasta. I w większości krajów, między innymi w Ameryce, to właśnie widać. Sami Państwo widzicie, jak to wygląda. Powołując się na słowa Cycerona, w czasach Republiki, le songe de Scipion. Scipion fait un rêve. Scipion ma sen. Scipion a rêvé qu'il y avait dans le ciel deux soleils. I śniło mu się, że były na niebie dwa słońca. Et il s'étonne. I dziwi się. Plutôt que de se demander pourquoi il y a deux soleils dans le même ciel. Zamiast zapytać, dlaczego są dwa słońca na tym samym świecie, na tym samym niebie, lepiej byłoby zapytać, dlaczego w tej samej republice są dwa senaty i praktycznie dwa narody, dwa różne narody. Wydaje się, że właśnie jesteśmy w takiej sytuacji, która jest bardzo trudna dla demokracji. Mamy do czynienia z dwoma prądami, które te prądy mogą ze sobą dyskutować, czy się spierać. Ale takie ujęcie tematu jest groźne. Zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że odrzucenie demokracji en Occident, les récusations du régime démocratique se multiplient jest coraz częstsze w wielu krajach świata. Oczywiście w Rosji, w Chinach. Z całego serca polecam zapoznanie się z dokumentem numer 8. Proszę wygooglać. Chiny, dokument numer 8. Tam ma miejsce krytyka demokracji. Tam ma miejsce, tam są ciekawe informacje. A więc w Rosji, w Chinach, w Turcji mamy do czynienia z podważaniem demokracji, także i w niektórych państwach afrykańskich. Innymi słowy, jest to ustrój atakowany z każdej strony, który oczywiście stracił swój status uniwersalny. Nadaliśmy ten status, ale nie jest to prawdą. Stał się on ustrojem szczególnym, bronionym przez Zachód. A jeśli my nie obronimy demokracji, kto to inny zrobi? Dlatego wydaje mi się, że bardzo ważne jest, aby o tym dzisiaj mówić. Dziękuję bardzo za uwagę i czekam na pytania. Dziękuję bardzo za uwagę, za bardzo interesujący wykład i za Państwa aplauz i uważne wysłuchanie. W związku z tym, że mamy tutaj też na sali sporo osób, mamy też paru moich studentów, którzy pomogą w zbieraniu pytań. Także prosimy o zadawanie pytań, w miarę możliwości krótkich pytań, przez podniesienie ręki. A tutaj Państwo, Panowie będą podawali mikrofon po to, żeby umożliwić zadanie pytania i uzyskanie odpowiedzi. Proszę bardzo, także proszę o zadawanie pytań. Tak. Merci beaucoup. Je me présente d'abord. Je suis Anna Górnicka, Université de Varsovie. Anna Górnicka z Uniwersytetu Warszawskiego. Zadam pytania po francusku. J'ai quelques questions de nature philosophique.
Mam kilka pytań właśnie natury filozoficznej. Może pani nadmiernie jakby demonizowała racjonalność jako sakralizację kultury? To wydaje mi się, że to nie jest konieczne. Czy widzi pani drogę wyjścia z tego dylematu? No, bez techniki nie da się żyć. A więc zgadzam się z panią, że należałoby poświęcać więcej miejsca, uwagi duchowości, ale wydaje mi się, że pani stanowisko jest bardzo mocne tutaj, jakby opozycja pomiędzy wiedzą a wiarą. Czy konflikt jest najlepszym rozwiązaniem dla współczesnej demokracji? Czy konsensus społeczny, czy społeczny jest naprawdę niebezpieczny? Wydaje mi się, że jedno nie przeszkadza drugiemu. Konsensus społeczny czy polityczny jest niezbędny, ale jednocześnie trzeba ludziom też pozwolić na to, żeby mówili, co myślą na temat klimatu na przykład. Taki komentarz osobisty. Miałam przyjemność. To jest długie pytanie. Pani mówi o swojej pracy wydanej przez PIF Czas Wyrzeczenia. Nie, ja nie mówiłam o sakralizacji kultury. Powiedziałam tylko, że technika jest ważna, ale jest jedynie środkiem. I też nie mówię o duchowości, nie o to chodzi. Mówię tylko, że polityka jest sprawą decyzji, a decyzja to wiąże się z ostrożnością, bo świat jest jakby niepewny. Więc chodzi o podejmowanie decyzji w ramach ostrożności. Nie mówię ani o sakralizacji, ani o duchowości. Oczywiście technika jest ważna, ale jest to jedynie środek. Jeśli chodzi o konflikt, to dlaczego nam zależeć na konflikcie? Jeśli szukamy konsensusu, jest on utopią, która jak gdyby przechodzi ponad wolnością jednostek. Jeżeli wierzymy w jednostkę, to wierzymy w konflikt. Oczywiście można by dyskutować długo, przykro mi, nie mamy na to czasu, ale trzeba też pozwolić innym się wypowiedzieć. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Tam chyba ktoś już... Tak. Dziękuję bardzo za wykład. Poproszę o tłumaczenie. Nie jestem naukowcem. Nazywam się Juliusz Dzienkiewicz. Jestem z wykształcenia aktorem, ale to nie ma znaczenia kompletnie. To, co obserwuję w mojej ojczyźnie w Polsce od lat, to jest właśnie konflikt, który jakoś mi się utożsamia z tym, co pani mówiła, czyli o dwóch grupach, jednej będącej utożsamiającej się z elitą, a drugą będącą takim blokiem, nazwijmy go ludowym. Nie chcę za bardzo wnikać w tę definicję, ale myślę, że ten temat trochę pani zna. I moje pytanie jest następujące. Jaką radę z perspektywy francuskiej miałaby pani dla takiego kraju jak Polska, w którym już ludzie bardzo są podzieleni, przestają się ze sobą przyjaźnić po wielu latach wspólnych znajomości. No i chyba już osiągnęliśmy stan, w którym nikt nie jest z tego zadowolony. Dziękuję. Gdzie pan jest? Bo nie chciałabym widzieć osobę. Nie mam rad do oddawania. Ale we Francji
Jest tak, że jak myślę o wojnie w Ukrainie, to jestem przerażona liczbą osób, które wokół mnie bronią Putina. To niesamowite. I też są niesamowite kłótnie w rodzinach. Ludzie przestają ze sobą rozmawiać. Nie wiem, co trzeba zrobić. To niesamowicie szybko ta polaryzacja się pojawiła. Jest dość niebywała i wyznam, że nie wiem. Nie wiem, co trzeba robić. Osobiście ja, tak jak pan, jestem po prostu w tym porwana jak gdyby. I w tej chwili ja się kłócę z własną siostrą właśnie w takich sprawach, więc nie wiem, co odpowiedzieć. No, porwał mnie ten strumień wydarzeń też. Prosimy. Widzę, że następne pytanie. Nie, tak. Dziękuję bardzo za znakomity wykład. Nazywam się Marek Kuś, jestem fizykiem. Ja mam takie pytanie. Skąd się bierze atrakcyjność demokracji nieliberalnej? I w końcu demokracja ta nieliberalna wygrywa często z demokracją liberalną po prostu na takich, można powiedzieć, zdrowych zasadach demokratycznych. No tak się dzieje. To potem może się ta demokracja nieliberalna może się przerodzić w bardziej, bym powiedział, radykalne ruchy. No tak było we Włoszech w 20 latach, w Niemczech w 30 latach, ale w tej chwili, no, czy w Polsce w 2015 roku, no to powstała demokracja nieliberalna, czy na Węgrzech kilkanaście lat temu. No jest jakaś atrakcyjność tej demokracji nieliberalnej i wiadomo, że demokracja nieliberalna też ma swoje tradycje, ja bym powiedział, historyczne. Jak się przyda tam Talmona czy Zakarię, no to widać, że to kiedyś tam sobie powstało i jakoś trwa. No i jak z punktu widzenia demokraty liberalnego walczyć z tym? Oczywiście jest atrakcyjna. To jest demokracja, bo ludzie przecież głosują na te rządy. Czyli to dowodzi, że te idee są atrakcyjne. Słusznie to pan powiedział. Ale to pokazuje po prostu, że... Uważam, że to naprawdę trzeba myśleć o kwestii postępu. Jest taka część jak gdyby ludzi, która uważa, że nie można wracać, jakby cofać się. Więc ludzie, a są ludzie, którzy uważają, że idziemy za daleko w kwestiach na przykład wolności. Ja próbuję nie osądzać. Czasami się zgadzam, czasami się nie zgadzam. Trudno jest osądzić, prawda? Wypowiedzieć sąd. Nazywam się Maciej Huas. Jestem socjologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mam dwa pytania. W wykładzie padło słowo populizm kilkukrotnie i odniosłem wrażenie, że pani profesor ten populizm przeciwstawia liberalizmowi. Tutaj dotykamy oczywiście wielu znaczeń pojęcia liberalizm, ale jeżeli trzymamy się klasycznego pojęcia liberalizm, to ja bym chyba formułował tezę, że populizmowi blisko jest do liberalizmu, przynajmniej tego anglosaksońskiego, a raczej populizm wchodzi w pewien konflikt z republikanizmem, z tą tradycją demokracji, która jest bliska właśnie wspomnianej Arendt, czy Arystotelesowi, czy tradycji francuskiej, Rousseau. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, też przy końcu wykładu, reasumując, pani profesor użyła takiego słowa właśnie status uniwersalny, demokracja i jej status uniwersalny. Pytanie moje brzmi następująco. Czy pani profesor uważa, że demokracja, nowoczesna demokracja okcydentalna, że ona rzeczywiście ma ten status uniwersalny? Czy można ją aplikować w różne, dajmy na to, aksjalne kręgi kulturowe, które czerpią z innych, że tak powiem, aksjologii
i tradycji, aniżeli Okcydent. Dziękuję. Dziękuję panu za pytanie. Nie ma powodu, by populizm, który jest rzeczywiście pojęciem bardzo takim, z którym trzeba ostrożnie się obchodzić. Pan słusznie powiedział, są różne typy liberalizmu i uważam, że być może ludzie się na przykład łatwiej mogą utożsamiali z liberalizmem początków, na przykład pochodzenia religijnego. Była na przykład książka Nutrusa, która mówiła, że demokracja zawsze się opierała, miała jakby korzenie religijne. Liberalizm również miał te korzenie religijne. Dzisiaj liberalizm libertariański, no i to jak gdyby idzie we wszystkich możliwych kierunkach, nie ma tutaj wyporządku. Dlatego uważam, rozwija się populizm i ja się z panem zgadzam. Jeśli chodzi o kwestię demokracji, to stwierdzam, że kiedy mamy na przykład grupy naukowców, jedziemy do Chin na konferencje naukowe. Nasi koledzy chińscy nas wyśmiewają, kiedy mówimy o osobie, o laickości, o swobodach osobistych. Oni nas wyśmiewają. Mówią, że jesteśmy wariatami, głupkami. I naprawdę nie uważam, żeby nasze teorie demokratyczne mogły być stosowane w takich krajach. Nie wydaje mi się. Dzień dobry. Chciałem podziękować bardzo za dobre wystąpienie. Mam na imię Kamil Kosmowski, jestem analitykiem biznesowym z wykształcenia i również z zawodu. No i mam takie pytanie bardziej dotyczące dygresji pani, dotyczące Francuzów. Wspomniała pani, że Francuzi tak bardzo cenią sobie i kochają wolność. I ja tak się to gryzło, bo z tego, co z historii tak kojarzę, że raczej tą wolność odbierali niż dawali. I czy to się jako społeczeństwo nie gryzie? Dziękuję. Nie wydaje mi się, że bym to powiedziała. Powiedziałam, że mit główny Francji, taki fundacyjny, to jest równość. Równość. Egalitarność. I Francuzi są w stanie poświęcić wolność na ołtarzu równości. Bo przecież mamy hasło równość, wolność, braterstwo, prawda? Ale to słowo równość jest najważniejsze. Mirosław Konkel, jestem dziennikarzem, a moje pytanie to z jednej strony są bezpieczne przestrzenie na uniwersytetach, konsensus klimatyczny panuje i ogólny deficyt niezgody, na przykład w Unii Europejskiej, a z drugiej strony dostrzegamy narastającą polaryzację społeczną. Jak wytłumaczyć tę sprzeczność? Myślę, że polaryzacja się rozwija coraz bardziej, dlatego właśnie, że jest bardzo silne pragnienie konsensusu, które jakby nie odpowiada naszej kulturze, jest niezgodne z naszą kulturą. I jeśli w takich krajach jak Tajlandia czy Kambodża rozwijamy konsensus, to odpowiada ich kulturze, ale u nas mamy kulturę konfliktu, demokracji. Więc jeśli wstawiamy jak gdyby konsensus na miejsce tego wszystkiego i żądamy, żeby wszyscy się zgadzali, to uważam, no właśnie, że ten drugi punkt jest wynikiem tego pierwszego. No takie jest moje zdanie. Pytanie. Ja mam pytanie. Ja też będę prosiła o tłumaczenie. Ja mam pytanie o ten zdrowy rozsądek. Bardzo mi się podobała
idea zdroworozsądkowego ludu, który może mieć więcej racji niż kilka mądrych, wykształconych osób. Natomiast jak to się ma do współczesnych czasów, kiedy jest internet, nowe technologie, algorytmy, którymi łatwo sterować i ten zdrowy rozsądek, na niego można niestety tylko zaburzać. I ja rozumiem, że odpowiedzią byłby głębszy research, natomiast wiemy, że nie każdy ma na to czas i nie wszyscy wybierają tę drogę. Czy jest jakiś sposób na osiągnięcie tego zdrowego rozsądku? Bo też odniosłaś pani do Brexitu, w którym też było dużo zarzutów o sterowanie informacjami, jakie docierały do Brytyjczyków. Dziękuję. Zgadza się. Z obu stron ludzie próbowali wpłynąć na wyniki referendum w sprawie Brexitu. Nie jestem w stanie wszystkiego sprawdzić, ale zgadzam się z panią w tym, że zdrowy rozsądek demokracji dzisiaj jest być może w jakiś sposób zniekształcony poprzez zwielokrotnienie sieci. Czytałam autora chyba amerykańskiego, Martina Gary, który pisał na ten temat bardzo trafnych uwag. G-U-R-R-Y. Tak się pisze to nazwisko. W tej obecnej sieci to jest jak gdyby taka kawiarnia miejscowa, gdzie można powiedzieć trochę byle co, ale tam też ten zdrowy rozsądek wypływa. Kawiarnia to jest coś, co jest zakorzenione w naszym bliskości, w naszych relacjach, ale sieć jest czymś sztucznym. Każdy mówi coś, ale w sposób anonimowy, bez większego przemyślenia i jest to trochę niebezpieczne. Nie wiem, do czego to doprowadzi w przyszłości. Myślę, że fakt, być może to właśnie pani miała na myśli, że zdrowy rozsądek, taki zwykły zdrowy rozsądek może być zniekształcony poprzez sieci, poprzez to społeczeństwo ztechnicyzowane. I to rzeczywiście szkoda. Następne pytania. Proszę sygnalizować ręką, kto chce. Dobrze. Maria Bołżyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z zawodu filozof. Moje pytanie też dotyczy zdrowego rozsądku. Pani profesor przeciwstawiła te dwie grupy społeczno-polityczne współcześnie, technokratów i lud. I ten lud ma zdrowy rozsądek. Ja chciałam bardziej tak teoretycznie dopytać, jak pani profesor wyjaśnia to pojęcie. Bo o ile technokraci chcą się odwołać do nauki i mówią, tu nie ma żadnej dyskusji, nauka mówi to, to jaka jest wartość zdrowego rozsądku? Jeśli pominiemy to, o czym pani profesor przed chwilą mówiła, że można zniekształcić, prawda, nasze poznanie poprzez taką dezinformację. Ale jeśli, tak jak Chesterton powiedział, każdy jest zdolny podjąć decyzję, to co będzie fundamentem tej decyzji? Pani profesor w jednej ze swoich książek mówiła o tym, że pojęcie prawdy zostało jakoś zdewaluowane. Czy w tym zdrowym rozsądku jest jakieś światło prawdy? Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że kwestia zdrowego rozsądku nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą. Porzucenie prawdy to jest czymś innym. To odpowiada... Związane jest z podważeniem korzeni europejskich, jest taki rodzaj powrotu do mitu, porzucenie prawd pewnych.
przynajmniej w naszych umysłach tak się dzieje. To jest coś innego. Myślę, że zdrowy rozsądek. Dlaczego ludzie mają zdrowy rozsądek? Dlaczego my wszyscy mamy zdrowy rozsądek, nawet jeżeli jesteśmy niewykształceni? Dlatego, że po prostu żyjemy. To życie, egzystencja nam powierza zdrowy rozsądek. W wszystkich problemach, trudnościach, smutkach czy radościach, które przeżywamy, poprzez poznawanie ludzi, poznawanie reakcji ludzi, poprzez własne reakcje, po prostu życie, samo życie, po prostu codzienne życie tworzy w nas ten zdrowy rozsądek. Niezależnie od tego, o jakiej osobie byśmy mówili, nawet w ogóle niewykształconej, ona również wie wiele o świecie. Wie, jak pewne rzeczy funkcjonują, jak działają, jak inni żyją. Wie, że pewna reakcja wywoła inną reakcję i że nie należy iść w danym kierunku, dlatego że spowoduje to jakieś nieszczęście. Oni to wiedzą. Myślę, że jest to kwestia po prostu zwyczajnego życia. Mam nadzieję, że taka odpowiedź panią zadowoli. Prosimy następne, przy czym już niedługo będziemy... Tak, jeszcze tutaj na dole są jeszcze też. O, dobrze. Dzień dobry, dziękuję za... Jestem prawnikiem. I mam pytanie dotyczące rozróżnienia tej demokracji liberalnej i nieliberalnej. Czy dobrze zrozumiałem, że pani wykład, że demokracja staje się demokracją nieliberalną, kiedy naruszone są wartości takie ponadprawne. Czyli krótko mówiąc, nie chodzi o złamanie zasad funkcjonowania takich mechanizmów demokratycznych, tylko wartości są nie takie, jak powinny być w demokracji liberalnej. Czyli może wszystko odbywać się zgodnie z zasadami, ale... Mimo tego nie jest to demokracja liberalna, bo wartości, które realizujemy przy pomocy metod demokratycznych są nieliberalne, tak powiedzmy, czyli niedemokratyczne w pewien sposób. Czy też również samo złamanie zasad powoduje, że demokracja przestaje być demokracją liberalną? Dziękuję. Il est vrai que c'est au moins l'impression que j'ai. Prawdą jest to, mam przynajmniej takie wrażenie często, że krytykuje się demokracje nieliberalne, mówiąc, że one zaprzeczają demokracji konstytucyjnej, na przykład chodzi o kwestię podziału władzy. Natomiast prawdą jest to, że chcemy je, dlatego że nie chcemy ich, ponieważ nie są wystarczająco liberalne czy libertariańskie. Mam takie wrażenie często, może nie jesteście Państwo ze mną zgodni. Weźmy przykład Orbana. Na przykład Orban zrobił coś niekonstytucyjnego, tak się mówi, a tak naprawdę można takie same niekonstytucyjne rzeczy, te same niekonstytucyjne rzeczy znaleźć również we Francji. Krytykuje się go z innych powodów. Dlatego, że jego opinie nie są opiniami liberalnymi czy libertariańskimi. Wiem, że jest to kwestia taka bardzo delikatna, więc może nie wszyscy tutaj są zgodni. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałam pytanie. Tak zwane populizmy czy demokracje nieliberalne to są ustroje, które przeszkadzają wartościom, przeszkadzają w rozwoju libertarianizmu. Przeszkadzają temu, żeby libertarianizm się zbytnio rozwinął. To o to chodzi. Jestem socjologiem. Bardzo dziękuję za wykład. Zainteresowało mnie to, co pani mówiła o deficycie wierzeń przy okazji mowy o pragmatyzmie politycznym, o tym, że sprowadza się on politykę do gry interesów, do konsensusu, do skupienia na komforcie. Czy to nie jest tak, że ten sceptycyzm do wierzeń, zwłaszcza w kulturze europejskiej, ma jednak swoje podstawy, bo w polityce jednak czasami wierzenia prowadziły do wojen religijnych, do braku jakiegokolwiek konsensusu, no chociażby wojny 30-letniej. I teraz, jeżeli to wierzenie miałoby do demokracji europejskiej wrócić, to jakiego rodzaju miałoby być to wierzenie, jakiej temperatury, aby z jednej strony uniknąć tej mielizny, pragmatyzmu, a z drugiej strony nie doprowadzić po prostu do fundamentalizmów.
kto miałby rozróżniać temperaturę tych wierzeń potrzebnych demokracji i jak to w ogóle jest możliwe, żeby tego zagrożenia, które wierzenie może towarzyszyć, uniknąć? Jeśli dobrze zrozumiałam, chce pan powiedzieć, że w sumie to nie jest tak źle, że w sumie decydują interesy, bo wierzenia powodują wojny. No ma pan rację. Wierzenia czy przekonania prowokują wojny. No nie wiem, czy interesy też jednak nie prowadzą do wojen, ale to prawda, że wierzenia czy przekonania prowadzą do wojen. No nikt z nas nie chciałby powrotu wojen religijnych. Ale czy to jest wystarczający powód, żeby trzymać się interesów? Nie sądzę. Demokracja potrzebuje wierzeń czy przekonań, niekoniecznie religijnych, ale pewnych rzeczy, które są pewne, na przykład definicji dobra wspólnego, czy właśnie rzeczy pewnych w zakresie edukacji dzieci, wychowania dzieci, wolności osób. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że wszystkie dzieci mają nosić kask na rowerze. To nie o to chodzi, prawda? Czyli są pewne rzeczy, które niekoniecznie są jak gdyby interesami, a które na przykład wojska Husa biły się o kwestie związane z Komunią Świętą. Nie potrzebujemy tego, tak? Nie potrzebujemy do tego wracać. I mam pytanie dotyczące początku wykładu, za które dziękuję, jeśli chodzi o wykład. Na początku wykładu wśród państw totalitarnych wymieniła pani oczywiście Niemcy i Rosję Sowiecką, czy Związek Radziecki, może tak nazwijmy. I tam wśród tych krajów pojawiła się też Portugalia. Czy nie jest za bardzo krzywdzące dla profesora Salazara wymienienie obok tych dwóch jednak zbrodniarzy? Ja zacytowałam Salazara, którego osobiście też lubię. No ale to nie jest jakby taki łatwa postać. Ale jako korporatystę powiedziałam, że byli faszyzmy korporatystyczne i raczej Franco i Mussolini, a Salazara zacytowałam jako korporatystę, tak jak rząd słowacki. Więc nie powiedziałam, że był totalitarystą. Nie. Słowo totalitarysta naprawdę rezerwuję, zastrzegam dla tamtych. No chyba, że naprawdę się przejęzyczyłam, ale nie sądzę, żebym tak powiedziała, że korporatyzm jest totalitaryzmem. Dla mnie to jest coś zupełnie innego. Do tego stopnia zresztą, że kiedyś się o to pokłóciłam z pewnym wydawcą, bo chciałam zupełnie różnych na przykład rozdziałów o nazizmie w książce i faszyzmie, więc Salazar to jest jeszcze co innego. Tak. Chciałbym się powiedzieć o sprawie, że wszystkie decyzje, wszystkie systemy powinny się opierać na jakimś systemie wartości. I to wszystko jedno, jakim będzie system religijny, czy jakikolwiek sobie, to jest najważniejsze. Nie tylko ucieczką przed odpowiedzią, jaki jest mój system wartości, jest stwierdzenie, że ja jestem tak technokratą, że ja chcę według nauki albo jakiejś wiedzy, zawsze każda decyzja bazuje na jakichś fundamentalnych przekonaniach etycznych. Czy ja jestem, chcę kogoś robić dobrze, czy ja jestem wrogiem dla niego i chcę go obśmiewać albo cokolwiek zrobić. To jest ważniejsze. Tylko ważne, żeby konsensus był przynajmniej na poziomie etycznym. To znaczy, żeby wszyscy stwierdzili, że powinniśmy działać według jakiejś konkretnej systemu wartości. A możemy mieć różne poglądy. Tylko będziemy mieli wspólne zasady gry. Wspólne zasady, którym będziemy wszyscy w danej społeczności się kierować. Czy pani profesor uważa, że to jest dobry pomysł, czy zły? Mhm.
Trudno jest żyć, jeśli nie ma konsensusu. Prawda? Więc potrzebny jest konsensus, przynajmniej minimalny, co do wartości etycznych. Więc siłą rzeczy potrzebna jest debata, zwłaszcza w demokracji. A w Chinach nie ma debaty etycznej. Rząd chiński, jeśli postanowi na przykład, nie wiem, wprowadzić eutanazję, to wprowadzi, koniec, kropka. U nas jest debata. Wydaje mi się to jakby lepsze, bo odpowiedź nie jest ewidentna, prawda? No bo właśnie są bardzo różne przekonania ludzi, to zależy od tych przekonań, to zależy od miejsca, od jakby warunków w danym miejscu. Pan, kiedy pan mówi, że technokrata nie ma jak gdyby pojęcia o dobru, to albo nie wie o nic o dobru, albo ukrywa to, co wie. Więc uważam, że obecni technokraci są mondialistami, a to już jest jakaś idea, ponieważ mondializm jest przeciwko wszelkim granicom. Więc jest jasno, oczywisty sposób libertariański. Ale tego nie mówi, bo mówi, przedstawia się jak gdyby jako miłośnik wiedzy, czyli że jego postawa jest jak gdyby wynika z kultu nauki. Jeśli można, jestem doktorem filologii i dziennikarką z Ukrainy. I dla mnie to, co pani mówiła o państwie chińskim, to samo i o rosyjskim. Czyli nie wiem, czy tutaj pani, bo nie wyłapałam to w pani wypowiedzi, czy pani rozróżnia, że istnieje coś, co się wydaje w takich państwach i coś, co jest tak naprawdę. Dlatego, że ludzie, którzy mają inną i inne poglądy, wprost nie mogą się wypowiadać w takich państwach, a więc to, co my mamy na zewnątrz, to, co się reprezentuje, to tak naprawdę w jakimś stopniu tylko odzwierciedla to, co jest raz. I drugie, że ja powiem szczerze, że mnie przeraził ten Solżenicyn, bo no tak, rzeczywiście, że tak, niby jakby więźniem i to go jakoś usprawiedliwia, ale jednocześnie on w ogóle w tych taborach, czyli w tych lagrach, siedział wraz z Ukraińcami, którzy walczyli o swoją niepodległość. Walczyli w ciągu 300 lat. On nie mógł o tym nie wiedzieć, ale on o tym nic nie powiedział i nie uwzględnił i tego na pewno nie popierał. Bo to w żadnych jego... No czyli tak naprawdę wolność i swoboda, która dotyczy Sołżenica, no, czyli jego poglądów, no nie wiem. Dla mnie to jest bardzo duża kwestia, bardzo kwestionowane. Dziękuję ślicznie, bo naprawdę słuchałam bez tchu całą wypowiedź pani. Dziękuję. Rozumiem, co pani chce powiedzieć, że trudno można, trudno wiedzieć, co myślą ludzie w kraju, w którym nie ma wolności, czyli w kraju, w którym sondaże, o ile w ogóle są jakby ustawiane, głosowania również i tak dalej. No ale jakby chcemy wiedzieć, na przykład, co ludzie myśleli 150 lat temu, prawda? To bierzemy prasę, bierzemy książki, powieści. Jeśli chodzi o Sołżenicyna, to ja zacytowałam podziw Sołżenicyna dla samoograniczania wolności. No, a jeśli to, co pani mówi, on był Rosjaninem i reprezentował stanowisko Rosjanina w wielu sprawach. To jest oczywiste. Natomiast ja o Sołżenicynie mówiłam tylko w aspekcie samoograniczania wolności. Natomiast nie wypowiedziałam, nie oddałam tutaj hołdu całej postawie Sołżenicyna. No ale napisał piękne rzeczy, siedział w więzieniu, prawda? Dziękuję. Ostatnie pytania, może, bo już czas nas pomału goni, ale bardzo proszę. Dzień dobry, Marcin Waksmącki. Ja mam pytanie. Powiedziała pani, że żeby przyjąć demokrację, trzeba się jako naród czy jako ludzie wykazać pewną kulturą, która sprzyja temu, żeby móc ją przyjąć. Skąd według pani u Europejczyków pojawiła się ta kultura i dlaczego tak trudno o nią w innych rejonach świata? Dziękuję.
Pojawiła się z powodu judeochrześcijaństwa. Et voilà. I tyle. Tak. Mamy wielkie, to nie jest moje osobiste zdanie, ale są niezwykłe książki. Jean-François Mattei, piękne teksty. Dlaczego wolność pojawiła się właśnie tutaj? I nauka. Bo istniała jakby idea stwórcy. Czyli istnienia praw, których trzeba było szukać. I mieliśmy jak gdyby pojęcie osoby wolnej jednostki, która się oddzielała powiedzmy od swoich wspólnot po to, żeby iść ku Bogu. Nie tylko chrześcijaństwo, judeo, kultura judeo-chrześcijańska, to można pogłębić. Pytania, proszę bardzo. Tak. Czy mogłaby Pani odnieść się do dwóch kwestii? Jedna to jest polaryzacja i moja teza jest taka, że to jest nieunikniony skutek demokracji. A druga, to jeśli Pani może skomentować w kontekście tego zmysłu demokratycznego ludu i zdrowego rozsądku, jak Pani skomentuje ostatnio, niedawno przegłosowane poprawki konstytucji francuskiej dotyczące aborcji. Polaryzacja oczywiście jest rezultatem demokracji, to jest nawet jakby konieczność demokratyczna. Demokracja jest oparta właśnie na kłótniach i dlatego, że nie jesteśmy jak gdyby pewni, ale nie chcemy mieć szefa, wielkiego szefa z gór, który decyduje o wszystkim. Ale też może przestać być demokracją. Jeśli chodzi tutaj o tę reformę, to nie wydaje mi się, żeby była reforma we Francji w zakresie aborcji. Nie wiem. Nie ma debaty już we Francji. Jak gdyby nie toczy się debata już od dawna we Francji. Raczej, jeśli jakakolwiek debata, rozmowy, to o granicach. Ale w krajach takich jak Francja, państwo jakby stanowi moralność. Mamy komitet etyczny, taką komisję etyczną, która się składa z katolika, protestanta, ateisty, masona, prawosławnego czy Żyda. Komitet jakby mędrców. Ale to i tak ona wyraża jak gdyby wspólną opinię, natomiast później decyzję podejmuje państwo. No więc właściwie zabroniona jest debata na temat aborcji we Francji, bo nie ma już, nie ma się prawa we Francji powiedzieć komuś, nie powinnaś przerwać ciąży. Bo jest to przestępstwo, wykroczenie. No, wydaje mi się, że można by jednak wprowadzić na ten temat debatę. Tak, dziękuję bardzo pani profesor za piękny wykład. Anna Nowicka-Jarych. Mam takie pytanie, czy kwestia, którą pani profesor poruszała, konfliktu w demokracji, to rozumiem, że jest to konflikt niewyniszczający, nie konflikt prowadzący właśnie do wojny, do podziałów, do polaryzacji takiej silnej, tylko po prostu prawo, tak to zrozumiałam i pytam, czy dobrze, prawo do tego, żeby się różnić w swoich poglądach i żeby można było te poglądy swobodnie wypowiadać. Że w demokracji prawo, powinniśmy mieć wszyscy prawo do tego, żeby właśnie nie odbierano nam mikrofonów i żeby mówić to, co myślimy, i nie bać się tego konfliktu, który nas nie będzie wyniszczał. Dziękuję.
Tak. To jest to, ale i więcej. Możliwość mówienia tego, co się myśli, tak? Nie, to, że mi się nie odbiera mikrofonu również, ale również fakt, że jedni wywierają wpływ na drugich. Na przykład we Francji bardzo długo mieliśmy, prawda, liberałów i socjalistów. I widzieliśmy, że liberałowie przejmowali, adaptowali pewne idee socjalistów i vice versa, prawda? Oni, bo socjaliści ci na przykład mieli odwagę na głos powiedzieć, że pewne idee, pomysły tych drugich są dobre, bo nikt z nas nie ma pełni prawdy, prawdy absolutnej, więc niektóre myśli, idee przychodzące z zewnątrz też są dobre i przyznanie tego to też jest demokracja. Dziękuję pani profesor za wykład.